Zbliżające się listopadowe wybory w Stanach Zjednoczonych kojarzą się z dwoma postaciami: Donaldem Trumpem, Joe Bidenem i także jednym miejscem, którym jest stolica tego kraju, czyli Waszyngtonem. Miasto zostało założone 16 lipca 1790 roku, a swoją nazwę zawdzięcza Jerzemu Waszyngtonowi, który był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. I uważany jest on za ojca narodu amerykańskiego. Żaden kraj nie posiada obecnie miasta, które kojarzyłoby się głównie z polityką i wyborami, tak jak ma to miejsce w przypadku Waszyngtonu. Oczywiście możemy wymienić Brukselę, która jest mocno powiązana z Parlamentem Europejskim, jednak nie jest to miejsce związane z jednym krajem, a z większością państw Starego Kontynentu. Obecnie Waszyngton przygotowuje się do wyborów midterm, które odbędą się w listopadzie 2022 roku. Większość Amerykanów jest gotowa oddać głos na Republikanów. Dokładną analizę tegorocznych wyborów oraz przedstawienie spodziewanego zwycięzcy przedstawię w materiale wypuszczonym na początku tygodnia. Odnośnik do niego znajdziecie w górnym rogu filmu. Polecam sprawdzić w wolnym czasie. To w tym mieście znajduje się jeden z najsłynniejszych budynków na świecie, czyli Biały Dom, który jest siedzibą władz wykonawczych. Warto także dodać, że w Stanach możemy zlokalizować miasto Waszyngton, znajdujące się w dystrykcie Columbia, a także stan Waszyngton, który znajduje się w północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych i sąsiaduje z Kanadą. Łatwo się tutaj pomylić, także postaram się przybliżyć trochę informacji także o tym stanie, aby można było zlokalizować występujące różnice między tymi miejscami. Można zastanawiać się, dlaczego to miejsce jest najbardziej kojarzone miejscem z polityką. Dlaczego wybrano tę lokalizację dla Białego Domu? Jak ważny jest Waszyngton dla świata? Na czym opiera się gospodarka stanu Waszyngton? Odpowiedzi na te i wiele więcej pytań postaram się przedstawić w toku tego materiału. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam do przyciśnięcia czerwonego przycisku. Musicie się śpieszyć, bo podobno ma być zamieniony na biały. W wolnym czasie zapraszam Was także na mojego TikToka, gdzie możecie zobaczyć dużo ciekawych informacji zebranych w pigułce. Link w opisie i w przypiętym komentarzu. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to śmiało piszcie na Instagramie, postaram się odpowiedzieć na każde Wasze pytanie. To by było na tyle z ogłoszeń, na dziś przechodzimy do najważniejszego ośrodka politycznego Stanów Zjednoczonych. Pierwszym Europejczykiem na terenach dzisiejszego Waszyngtonu, który dokonał jego odkrycia, był hiszpański kapitan Don Bruno de Hasseta w 1775 roku. 15 lat później NOTCA, czyli brytyjsko-hiszpańska konwencja, zakończyła hiszpańskie roszczenia wyłącznościowe i otworzyła północno-zachodnie wybrzeże dla odkrywców z innych krajów. W tym szczególnie wymienić można Brytyjczyków oraz Rosjan. W tych latach rzeka Columbia dostała swoją nazwę na cześć statku amerykańskiego badacza morskich szlaków handlowych Roberta Greya. Rosnąca populacja terytorium Oregonu spowodowała wzrost zainteresowania się nowymi ziemiami, które formalnie zostały zażądane. Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę, a prezydent Millard Fillmore 2 marca 1853 roku podpisał ustawę tworzącą nowe terytorium Waszyngtonu. Co ciekawe, w roku 1878 opracowana, także ratyfikowana została konstytucja dla Waszyngtonu, jednak nigdy nie została ona przyjęta. 21 lat później po tym wydarzeniu, 11 listopada, Waszyngton został przyłączony do Stanów Zjednoczonych. Odgrywali oni istotną rolę w prowadzeniu handlu z Alaską, Kanadą, a także krajami zlokalizowanymi u wybrzeży Pacyfiku. Cały handel opierał się głównie na dwóch portach. Od 1909 roku handlowano w porcie Harbor Island, który był sztuczną wyspą zbudowaną przez Puget Sound Bridge, a także Dreading Company. Co ciekawe, była to wówczas największa sztuczna wyspa na świecie i w latach 1941-1946 było to miejsce, w którym zbudowano aż 45 niszczycieli dla United States Navy. Drugim istotnym portem związanym z handlem był port Seattle, oddany do użytku w 1911 roku. Można zadać sobie pytanie, kiedy Waszyngton stał się stolicą Stanów Zjednoczonych? Już odpowiadam, wydarzyło się to 17 lipca 1790 roku. Po negocjacjach członków amerykańskiego kongresu uchwalona została ustawa o rezydencji, według której miejsce to stało się główną siedzibą rządu federalnego. Waszyngton ma przewagę nad nowoczesnymi miastami świata, być może z jednym wyjątkiem, jakim jest Sankt Petersburg, ponieważ został zaprojektowany i rozplanowany jako stolica wielkiego narodu. Kongres po wielu dyskusjach ulokował miasto federalne na Potomac na mocy aktu kongresu, który został zatwierdzony przez Waszyngton 17 lipca 1790. Tak na temat miasta wypowiadał się francuski inżynier Pierre L'Enfant, który został wyznaczony przez Jerzego Waszyngtona do zaprojektowania całego miasta. Na wyświetlanej mapie możecie zauważyć propozycję planu miasta skorelowaną mocno z takimi miejscami jak Londyn, Madryt, Paryż, Amsterdam czy Wenecja. Co ciekawe, większość parków, ulic, a także miejsce Białego Domu pokazane na tej mapie odzwierciedlają stan obecny. Plan miał być prosty i przygotowany w taki sposób, aby odzwierciedlał miasto jako stolicę supermocarstwa, a także pokazywał to miejsce jako stolicę światowej polityki. W liście od komisarzy miasta Waszyngton do prezydenta Stanów Zjednoczonych możemy wyczytać następujące zdania. Uzgodniliśmy, że okręg federalny będzie nazywany terytorium Kolumbii, a miasto federalne miastem Waszyngton. To tylko pokazuje, w których latach uzgodniono kwestie dotyczące tego miasta. W liście zawarte były także informacje dotyczące nazywania ulic alfabetycznie w jedną stronę i numerowania ich w drugą.
Budynek Kapitolu Stanów Zjednoczonych znajduje się w Waszyngtonie na wschodnim krańcu National Mall. Jest to miejsce, w którym spotykają się Senat i Izba Reprezentantów, aby wspólnie dyskutować i debatować nad polityką narodową. To w tym miejscu tworzone są wszystkie prawa w kraju. Waszyngton posiada wiele wspaniałych i ikonicznych budowli, wśród których jednym z najbardziej imponujących architektonicznie jest właśnie Kapitol. Posiedzenia odbywają się w tym miejscu od 2 stuleci, podczas których wielokrotnie był budowany, rozbudowywany, spłonął w 1814 i na nowo go zbudowano. Jest to doskonały przykład XIX-wiecznej architektury neoklasycznej, która łączy funkcjonalność z estetyką. Kapitol podzielony jest na 5 poziomów, z czego ten pierwszy jest obszernie dostępny dla zwiedzających. W tym budynku możemy znaleźć pomieszczenia przeznaczone dla różnych funkcjonariuszy kongresu. Izby reprezentantów na skrzydle południowym, a także Senatu na skrzydle północnym. Budynek Kapitolu mógł być jednym z celów ataku terrorystycznego z 11 września 2001 roku. Jak podaje FBI, było to duże prawdopodobieństwo, że samolot odbywający lot United Airlines 93 miał uderzyć w Kapitol. Samolot nie osiągnął swojego celu i rozbił się w Pensylwanii. Kapitol jest miejscem ważnym w kontekście odbywających się wyborów prezydenckich, a także parlamentarnych. Pojawia się w tym miejscu możliwość ataków przeprowadzanych nawet przez samych Amerykanów. Najbardziej aktualnym przykładem będzie szturm na to miejsce odbywający się 6 stycznia 2021 roku. Wszystko to miało miejsce po wyborach prezydenckich, w których wygrał Joe Biden, zwolennik demokratów. Republikanie stojący za Trumpem nie zgadzali się z wynikami wyborów i wtargnęli oni na sesję kongresu, która miała potwierdzić wyniki wyborów prezydenckich w 2020 roku. Federalne Biuro Śledcze uznało ten atak za akt terroryzmu krajowego. Sam Trump został postawiony w stan oskarżenia przez kierowaną przez demokratów Izbę Reprezentantów za tak zwane podżeganie do powstania. Dodam jedynie, że został on uniewinniony przez Senat. Waszyngton jest miastem, do którego na wizyty przylatuje wielu światowych liderów. Patrząc na Rosję i obecnego prezydenta Władimira Putina, może zastanawiać się, czy opuszczą swoje cztery ściany. Tak, był w Stanach kilkukrotnie, ostatnim razem w 2015 roku. Jednak Waszyngton odwiedził podczas spotkania z prezydentem George'em Bushem w listopadzie 2001 roku. Zostając przy Rosji, w sierpniu 1959 roku Waszyngton odwiedził Nikita Chruszczew, który był pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Patrząc na Brytyjczyków, często Biały Dom był odwiedzany przez Winstona Churchilla, który przesiadywał w tym miejscu kilkakrotnie w latach 1941-1954. Warto także dodać, że w 1957 roku w to miejsce przybyła także królowa Elżbieta II. Prezydent Polski Andrzej Duda także przybył w to miejsce, dokładnie w 2018 roku, aby odbyć rozmowy z ówczesnym amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Ich wspólna rozmowa miała przyczynić się do zacieśniania relacji strategicznego partnerstwa między Polską i Stanami Zjednoczonymi, w takich sektorach jak bezpieczeństwo, współpraca energetyczna, a także inwestycje. Biały Dom jest miejscem, w którym odbywa się wiele wizyt od światowych liderów, w związku z czym jest to miejsce wielu ważnych rozmów, których wpływ ma często odzwierciedlenie w światowej gospodarce. 15. prezydent Stanów Zjednoczonych James Buchanan ogościł pierwszych gości z cesarskiej Japonii. Dwóch książąt przybyło na rozmowy w sprawie handlu, przywożąc ze sobą traktat, który miał dać podwaliny pod rozwinięcie wymiany towarowej między tymi państwami. Jimmy Carter, 39. prezydent w 1978 roku, sprowadził do Białego Domu ówczesnego prezydenta Egiptu, Anwara Sadata, a także premiera Izraela Menchema Begina, aby wspólnie podpisać historyczny traktat pokojowy między tymi dwoma narodami. 9 lat później prezydent wraz z Michałem Gorbaczowem podpisali wspólnie traktat o siłach nuklearnych. Było to pierwsze w historii porozumienie o kontroli zbrojeń, które zmniejszyło liczbę broni jądrowej posiadanej przez oba kraje. Kapitol staje obecnie przed dużymi zmianami. Zbliżające się listopadowe wybory przyczynią się do dużych zmian, ponieważ z racjonalnego punktu widzenia większość miejsc w Senacie zdejmą Republikanie. Ale po więcej informacji odsyłam Was do mojego poniedziałkowego odcinka. Waszyngton jest miejscem, gdzie ostatecznie podaje się wyniki wyborów, zasiadają tam najważniejsi krajowi politycy, urzęduje tam prezydent. Jednak mieszkańcy dystryktu Kolumbii poddawani są systemowym nierównościom i odmawia im się pełnych praw obywatelskich dotyczących wyborów, z których mogą korzystać mieszkańcy wszystkich stanów. Nie mogą mieć oni własnego reprezentanta w kongresie. Co ciekawe, płacą oni więcej w podatkach na mieszkańca rządowi federalnemu niż jakikolwiek inny stan. Ale nadal nie mają oni swojego reprezentanta. Jakby tego było mało, mieszkańcy narzekają na to, że rząd federalny zbyt mocno ingeruje w lokalne prawo, finansowania, także różne operacje. Warto dodać, że miasto posiada 700 tysięcy mieszkańców, czyli więcej niż w stanach takich jak Vermont czy Wyoming. Także jest to miejsce wystarczająco duże, aby stało się oddzielnym stanem. Jeżeli chcielibyście analizę Waszyngtonu jako oddzielnego stanu, dajcie znać w komentarzu. Wróćmy jeszcze na chwilę do stanu Waszyngton, który jest zlokalizowany po drugiej części kontynentu. Stan nie ma dużego związku z wyborami, ale można oprzeć się o jego gospodarkę, aby zapamiętać różnice między tymi miejscami. To, czego większość osób nie lubi, to podatki. Waszyngton nie pobiera podatku dochodowego od osób fizycznych, a także prawnych. Większość firm jest jednak zobowiązana do odprowadzania różnych stanowych opłat.
To właśnie w tym miejscu mieszka dwóch miliarderów, Jeff Bezos oraz Bill Gates. Przechodząc do finansów, Stan odpowiada za większość eksportu do Azji poprzez swoją lokalizację. Warto także dodać, że w tamtejszych portach obsługiwane jest 8% krajowego eksportu, a także 6% importu. W 2021 roku zajęli oni czwarte miejsce w eksporcie, zaraz za Nowym Jorkiem, Kalifornią oraz Teksasem. Waszyngton stoi mocno jako stan rolniczy. Farmerzy z tego stanu produkują ponad 300 różnych produktów, w tym najbardziej popularne jabłka. Przejdźmy na wyświetlany wykres, aby zobrazować najpopularniejsze i najbardziej dochodowe produkty. Rynek jabłek przekroczył miliard dolarów i był on prawie dwukrotnie większy od przemysłu mleczarskiego. Wysoko stoi także pszenica, której wartość przekroczyła 900 milionów dolarów. Oprócz tych produktów wymienić można jeszcze ziemniaki, czereśnie, siano, winogrona, a także jajka. Co ciekawe, oprócz bycia największym producentem jabłek, są oni numerem jeden w produkcji chmielu, gruszek oraz jagód. Na dziś to by było na tyle, mam nadzieję, że rozjaśniłem Wam polityczną część miasta Waszyngton, a także kilku różnic między tym miejscem a stanem posiadającym tę samą nazwę. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Liczę na propozycję odnośnie kolejnego stanu, któremu powinienem się przyjrzeć w listopadzie. Możecie pisać propozycje w komentarzach i słyszymy się po weekendzie. Cześć!